Wieża widokowa w Moszczenicy, która do tej pory była tylko na planach, już niedługo stanie się rzeczywistością. Piąty przetarg rozstrzygnięty i umowa na realizację podpisana. Mamy taki powód do radości w tym momencie po długim okresie stresu, bo kilka postępowań przetargowych było nierozstrzygniętych. Mamy ostatecznie podpisaną umowę. Firma Nowator ze Spytkowic na ponad 1 600 000 złotych zawarta umowa, która przewiduje, że wieża widokowa, dokładnie w tym punkcie, gdzie dzisiaj stoimy, czyli 440 metrów nad poziom morza, zostanie wybudowana w ciągu najbliższych 13 miesięcy. Mam również deklarację ze strony kierownictwa firmy, że w tym roku rozpoczną się jeszcze prace przy fundamentach. Początkowo zakładano, że koszt inwestycji oscylował będzie na kwotę 600 tysięcy złotych. Niestety wzrost cen materiałów sprawił, że cena inwestycji drastycznie wzrosła. To jest ta gorsza informacja. Półtora roku temu wykonywaliśmy dokumentację techniczną przedmiary kosztorysy i wtedy wersja była bardzo optymistyczna, że za 600 tysięcy złotych można taką wieżę wykonać. Patrząc na to, co dzisiaj dzieje się na polskim rynku usług, tudzież zaopatrzenia w materiały budowlane, no, słusznym jest, że można było podejrzewać duży wzrost cen. Powiem również, że w jednym z przetargów wcześniej ogłoszonych najniższa cena była już 1 800 000 złotych, zatem ostateczna wersja i tak nie jest dla nas jakaś szczególnie tragiczna. Znalazły się osoby, które śmiały się z nierozstrzygniętych przetargów, a nawet zarzucały gminie nieprawidłowości. Były one przekonane, iż wieża widokowa w najwyższym punkcie ulicy Wiatrówki w Moszczynicy nigdy nie powstanie. Takie osoby najwyraźniej nie rozumieją, co znaczy inflacja i gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych. Rozumiem, że niektórzy są zniecierpliwieni albo niektórzy po prostu działają w złej wierze. Jeżeli popełniła gmina jakiś błąd, to zapraszam tych, którzy tak twierdzą, do współpracy. Powiem może tak odważnie, że w czasie tych kilku przetargów były oferty sięgające nawet 4 milionów złotych. To pokazuje skalę problemu, z jaką musimy się w tej chwili borykać na tej inwestycji, ale także i na innych, gdzie przetargi po prostu nie są rozstrzygane, ze względu na to, że najniższe oferty i tak są wielokrotnie droższe od przewidywanych kosztów. Wieża Widokowa ma powstać do końca 2023 roku i na pewno będzie atrakcją turystyczną w gminie Moszczenica. Całkiem niezłym pomysłem byłby szlak turystyczny, prowadzący od placu targowego w Moszczenicy aż do samej Wieży Widokowej na wiatrówkach.